Sztuka pasji i życia uczy nas, że warto jest mieć więcej niż jedzą pasję. Dlaczego? Przede wszystkim dzięki temu mamy więcej niż jeden krąg znajomych. Oznacza to, że mamy znajomych, którzy się zajmują różnymi dziedzinami, którzy mogą nam pomóc w różnych sytuacjach i będą nas inspirować z różnych stron, różnymi metodami. Dodatkowo te pasje wtedy mogą wzajemnie się inspirować. Wzajemnie możemy wykorzystywać wnioski wyciągane z poszczególnych pasji. Jeżeli nauczymy się czegoś w ramach jednej pasji, a normalnie nie będzie to dostępne w innej, to nadal tą wiedzę i doświadczenie, tą inspirację możemy wykorzystać. Dlatego bardzo często jesteśmy w stanie tworzyć bardzo specyficzne i unikatowe synergie, które nie są możliwe, jeżeli praktykujemy tylko jedną pasję. Natomiast sztuka pasji i życia uczy nas również, że nie wolno tych pasji mieć zbyt wiele, ponieważ każda pasja, aby była wystarczająco praktykowana, aby nam mogła przynosić korzyści, to musimy włożyć w nią odpowiednio zasoby, uwagę, czas, a to wszystko to są rzeczy, które mamy w ograniczonej ilości, mamy ograniczony dostęp do tego wszystkiego. Dlatego musimy balansować między posiadaniem wystarczającej liczby pasji, aby przede wszystkim się nimi nie nudzić, ale właśnie po to również, aby móc czerpać z nich i budować synergię. Ale jednocześnie właśnie musimy balansować tym, aby nie pogubić się w zbyt wielu różnych zachciankach.